Cześć wszystkim, z tej strony Chanela, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Bardzo dziękuję wam, że tak super przyjęliście odcinek, w którym przez 24 godziny jem tylko i wyłącznie czarne jedzenie. I dzisiaj postanowiłam podjąć się znowu tego wyzwania, ale jeszcze większego, ponieważ dzisiaj, słuchajcie, przez 24 godziny będziemy jeść tylko tęczowe rzeczy. Tęczowych rzeczy jest bardzo mało, ale zobaczycie, że mi, mam nadzieję, udało się to wykonać, to zrobić. Jeszcze nie widziałam na polskim YouTubie, żeby ktoś coś takiego nagrał, także mam nadzieję, że docenicie mnie tutaj kciukiem ogromnym w górze oraz subskrypcją, żeby być z takimi materiałami na bieżąco. No i oczywiście, jeśli chcecie więcej tego typu filmików, to napiszcie to w komentarzu i możecie napisać, jaki kolor ma być następny. Jeśli fajnie przyjmiecie ten odcinek tak samo dobrze jak ten z czarnym jedzeniem, to na pewno coś takiego dla was nagram. A teraz przejdźmy już do filmiku i do zakupów. Słuchajcie, przed chwilą przyszła mi paczuszka i zaraz wam pokażę, jakie tęczowe jedzonko zamówiłam. To jest ten moment w filmie, w którym pokażę wam, co udało mi się tęczowego na cały dzień zdobyć. Słuchajcie, zamówiłam sobie, oprócz zakupów, które widzieliście, takie oto pudło magiczne, tęczowych smakołyków rzeczy i już wam pokazuję, co w nim się tutaj znajduje. Pierwsze co, to pokażę wam jeszcze to, co kupiłam w Lidlu na szybko. Czyli mamy skittlesy, no skittlesy jak najbardziej są kolorowe, tęczowe, także mamy skittlesy. Od razu wzięłam też żelki zozole, uwielbiam je, są takie słodko-kwaśne. Także też tutaj mamy kolory tęczy, więc jak najbardziej się nada. Postanowiłam, że coś musi być pożywnego w tym wszystkim, nie słodkiego, bo inaczej ten dzień wyglądałby nie, że przez 24 godziny jem tęczowe rzeczy, tylko słodycze. Także kupiłam jeszcze, słuchajcie, warzywa na patelni. Moim zdaniem są tu takie kolorowe rzeczy, bo mamy zielone, czerwone, żółte, pomarańczowe. Także można to zaliczyć moim zdaniem nawet pod tęczę. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. A teraz, co się znajduje w tym magicznym pudle? Zamówiłam parę ciekawych rzeczy prosto z Ameryki, ze Stanów, słuchajcie. Ale sklep, siedziba sklepu tego, co zamawiałam, znajduje się w Gdyni. Gdyni, chyba tak. Okej, dobra, słuchajcie, tu są przede wszystkim słodycze, więc pierwszą rzecz, jaką zamówiłam prosto ze Stanów, są to Rainbow Nerds. Takie cukierki, jak widzicie, różowe, zielone, żółte, no po prostu same kolory tęczy. Jestem mega ciekawa, jak to smakuje, bo jak byłam w Stanach, to bardzo dużo widziałam tych cukierków, a w sumie ich nie kupiłam i nie spróbowałam, także stwierdziłam, że w tym tutaj challenge'u, w tym dniu będą idealne, więc sprawdzimy sobie, jak smakują. Dalej nie mogło się obyć bez Jelly Belly. Uwielbiam te fasolki słodkie. Tak, to są jednak słodkie, nie te takie niedobre, co jest zdechła ryba i te, wiecie, takie challenge kiedyś na YouTubie niegdyś były. No i tutaj mamy mieszankę smaków owocowych. Także takie fasolki też myślę, że do tego challenge'u się nadadzą. Dalej, mamy tutaj, słuchajcie, taką crunchy rzeczy, czyli płatki śniadaniowe. Więc tutaj tak to wygląda z bliska, zobaczcie. Właśnie chodziło mi o to, żeby to było w takim pudełku na raz, żeby sobie śniadanko takie tęczowe zjeść. Mamy tutaj różne kolory kulek, z tego co widzę jest niebieska, zielona, fioletowa i czerwona. I do tego takie zwykłe płatki śniadaniowe. Także myślę, że naprawdę będzie to smaczne i jak najbardziej tęczowe, a może bym powiedziała nawet najbardziej tęczowe śniadanie w moim życiu. Dobra. I słuchajcie, jeszcze mam tutaj taką jedną fajną, główną rzecz, ale to mam zaraz na końcu. I jeszcze mam taki jeden żelek. Żelek podobny bardzo do tego Rainbow Zuzolu, tylko tak, taki wałek, taki rolek, taka rolka to jest, no. Więc jak widzicie, masa tutaj jest słodyczy, ale teraz główna rzecz, chyba najbardziej tęczowa w tym zestawieniu, to również są płatki śniadaniowe. Zobaczcie, udało mi się je zdobyć. Również czekałam na nie troszeczkę długo, bo tak jak mówię, są ze Stanów. O smaku marshmallow! Więc tutaj to jak najbardziej jest kolorowe płatki śniadaniowe. No, ja jestem zadowolona, bo tym razem udało mi się naprawdę zdobyć wszystko, co tutaj jest. Jest, słuchajcie, tęczowe. Tak się prezentuje to wszystko, zaraz wam pokażę z bliska. Ale jak pewnie zauważyliście, nie ma w tym zestawieniu picia. A jednak pić trzeba, a stwierdziłam, że wody nie będę piła.
i zrobimy sobie coś takiego jak a la granita. Jeśli nie wiecie, co to jest granita, to jest taki kruszony lód. Często jest w sklepach, jak jest lato, albo na zewnątrz, na jakichś festiwalach i różnych tego typu rzeczach. A my sobie spróbujemy zrobić to sami, czyli zabarwimy lód, wstawimy do lodówki i jutro powinnam mieć kolorowe picie z kruszonego lodu. Także jeśli nie zasubskrybowaliście jeszcze kanału, to zróbcie to teraz, żeby być z takimi oto produkcjami na bieżąco, bo jak widzicie, jakie rzeczy się na moim kanale dzieją. No i również łapka w górę. A tym samym, słuchajcie, przechodzimy do robienia picia na jutro. Patrzcie, ile słodyczy. Tutaj mamy te crunchy płatki. I te, bo nie mogę się doczekać, żeby je spróbować. Na pewno będą pycha. No i tutaj mamy coś pożywnego w tym całym zestawie słodyczy, jakieś warzywa, zobaczcie. Hejo, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja niedawno wstałam, tylko zdążyłam umyć włosy i nałożyć krem BB i zaraz rozpoczynamy 24 godziny jedzenia, tylko tęczowego jedzenia. Więc zaczynajmy, lecimy na śniadanko. No i otwieramy nasze śniadanko. Także przesypujemy do miseczki, wlewamy mleka i mamy śniadanko, słuchajcie. Zobaczcie, jaką mam super miseczkę. Zawsze byłam fanką pięknych bestii. Dajcie znać w komentarzu, jaka jest albo była wasza ulubiona bajka. Uwaga, leci! No i jak widzicie, śniadanko gotowe. Powiem wam, że śniadanko nie było takie słodkie, jak myślałam i za chwilkę będę sobie szła suszyć włoski, je układać i pomyślałam, że przed tym jeszcze suszeniem spróbujemy sobie tych oto słodyczy, bo powiem wam, nie mogłam się już doczekać od wczoraj, żeby je spróbować, odkąd w sumie ta paczuszka mi przyszła. Także no, nie ma chyba na to czekać, spróbujmy je. Zobaczcie, jak to wygląda, jakie kolorowe szaleństwo, o jacie. No dobra, nie ma co, skoro to są takie słodycze na łapę, że tak powiem, to próbujemy. Mam nadzieję, że nie będą kwaśne, nie no, chyba słodkie. Leci mi tu, widzicie? Dobra, spróbujemy tak. Kwaśne, o Jezu. Znaczy dobre. Ale kwaśna. Aha. Dużo by tego nie szło zjeść. O, kwaśne, ale mega dobre. Niektóre są kwaśne, niektóre są słodkie. I dodaje taką fajną, ciekawą bombę smaku. No, w sumie jak na cukierki, takie, których jeszcze nigdy nie jadłam, to dałabym 7 na 10. Zdecydowanie 7 na 10. A wiecie, czego wczoraj wam zapomniałam pokazać? To właśnie będzie moje kolorowe, tęczowe picie na cały dzień. A, to się nie ścięło. Ale to tak. No i włoski ogarnięte. Teraz co jeszcze trzeba zrobić z tym? Powiem wam szczerze, że póki co nawet nie chce mi się za bardzo malować. Także dzisiaj po prostu zrobię sobie tylko policzka, brwi. I nawet nie wiem, czy oczy chcę malować, bo ostatnio zauważyłam, że straszne wory mi się robią pod oczami i to wygląda strasznie. Chodzę niewyspana, montuję do późna i tak to wygląda. Także lekki make-up i zaraz do was wracam. Okej, ja już gotowa, pewnie nawet nie zauważyliście różnicy. Stwierdziłam, że dzisiaj nie będę malować sobie oczu, bo póki co są serio zmęczone i nie chcę ich bardziej męczyć. W ogóle ostatnio też znalazłam w końcu czas na rysowanie i możecie w komentarzu napisać mi, kogo mogę teraz narysować. Tytem pokażę wam parę moich prac. O, to są jeszcze stare Kaylee. O, Arianka. Dawno Ariany w sumie nie rysowałam. Selenka stara. O, to są jakieś szkice niedokończone. No. Jeśli macie jakieś propozycje, kogo bym mogła teraz narysować, to napiszcie w komentarzu na pewno. Na dniach, na Instagramie się coś ukaże, także również możecie mnie tam zaobserwować. Serdecznie was zapraszam. My tu gadu gadu, a ja już mam ochotę na tego oto żelka. Ciekawe, jak będzie smakować. Dzisiaj mam wrażenie, że co chwilę robimy jakiś unboxing jakichś żelków i słodyczy.
Aczkolwiek, no cóż, zamówiłam większość tęczowych rzeczy, bo jeśli chodzi o jedzenie tęczowe, jakieś tęczowe, no to tylko te warzywa na patelni, więc odkręcamy, ale to będzie kwaśne, coś tak czuję. I twarde strasznie. Nie lubię takich twardych żelków. To jakby... Nawet nie wiem, jak to smakuje, ale nie jest wcale dobre. Nie. Tego akurat wam nie polecam. Faktycznie czuję tu truskawkę, jabłko, cytrynę, ale ten żelek jest taki twardy, że mnie całe zęby bolą. No, Dwa na 10. Zdecydowanie jeszcze się sypi i kruszy. No, zostawia mi tu jakieś te, no, cukier. Więc nie jest złe. Nie no, jest złe 2 na 10. Dobra, koniec. Właśnie, bo bym zapomniała. Pod poprzednim filmikiem bardzo wam dziękuję, że tyle z was napisało mi i poleciło jakieś seriale. Większość z tych seriali, co polecaliście, oglądałam. Aczkolwiek zaczęłam oglądać Czarne Lustro. I mega wam powiem, się wkręciłam. Także jak jeszcze macie jakieś seriale do polecenia, możecie napisać, bo uwierzcie mi, ja jestem maniaczką seriali i bardzo, bardzo dużo widziałam. Tak jak mówię, większość z tego, co pisaliście, aczkolwiek zawsze jakieś perełki tam się znajdą. Jeszcze widziałam, że polecaliście mi chyba Lucyfera. Coś tam jeszcze było, no ale ten Lucyfer tak mi utknął w pamięci i myślę, że też go na dniach będę oglądać. A i Dom z Papieru. Dom z Papieru zaczęłam kiedyś oglądać, ale go nie skończyłam, także będę musiała na bank do tego wrócić, bo mega jest ten serial. No, tego co zresztą też pisaliście. No, więc jak macie jeszcze jakieś pomysły na seriale takie mniej popularne nawet, to napiszcie w komentarzu. Właśnie oglądam sobie Buty, bo dzisiaj uświadomiła mnie koleżanka, że na Dizzy na drugą parę mamy minus 50%, więc wzięłam się za zakupy i zaraz wam pokażę, co wybrałam. Dobra. Miałam zamówić dwie pary, zamówiłam cztery pary, już wam pokazuję jakie, ale w sumie jestem zdania, że kobiecie butów nigdy za wiele. Tak sobie przynajmniej to tłumaczę. Dobra, a więc tak, zamówiłam sobie takie koszyczki, mega mi się podobają. Szukałam też długo takich czarnych szpilek na takim grubszym obcasie. Potem te mnie urzekły totalnie, są prześliczne z jakichś białych sukienek, także nie mogę się doczekać, aż mi przyjdą. I jeszcze takie klapeczki, tutaj ja jestem niziutka, więc lubię wszystko, co jest na jakiejś platformie, podwyższeniu. Dajcie mi znać, która para wam się podoba najbardziej. Czy wy to widzicie? Za niedługo będzie prawie 300 tysięcy subskrypcji. Szykuję dla was mega fajny specjał z tej okazji. Ale też zauważyłam, że dużo z was nie ogląda, a nie subskrybuje. Także dajcie mi szansę i zostawcie suba oraz dzwoneczek, a na pewno was nie zawiodę. Przynajmniej postaram się. Robimy z mamą tęczowy napój. Mamy już kolorek niebieski, który się nie ściął w lodówce. A tutaj mamy dwa soki zamrożone. Porzeczkowy i pomarańczowy. A tutaj jeszcze jest taki likier czerwony, więc zobaczymy, czy nam coś z tego wyjdzie. Próbujemy. No, całkiem w porządku. Myślę, że tęczowy napój, powiedzmy, że wyszedł. Dzisiaj mam troszeczkę taki luźniejszy dzień, także możemy sobie załączyć serial i otworzyć kolejne tęczowe żelki, czy bardziej fasolki, te Jelly Belly. Załączyłam sobie Czarne Lustro i jestem mega ciekawa, co będzie się działo tutaj dalej. Ale zanim, to zjedzmy sobie jeszcze fasolki. Ja mega je lubię. Dajcie znać, czy wy też, czy kiedyśkolwiek jedliście. O, mega dobra, ale też wszystko dzisiaj jest takie twarde strasznie. Powiem wam szczerze, że już nie mogę się doczekać obiadu i niczego słodkiego, czyli właśnie tych warzyw na patelni. Mega mi tego brakuje już. Jest już godzina pierwsza, ja lecę się ogarnąć, troszeczkę się przebiorę, bo już mi jest gorąco w tym tutaj swetrze i lecę robić w końcu obiad i warzywka. No i czas na obiad. Teraz będzie gotuj z Chanelą i mamy warzywa na patelni.
I co trzeba do tej warzyw na patelni? Patelnię przede wszystkim i masło, wsypujemy to i zaraz będzie obiad. No i tęciowe jedzonko gotowe. Mamy godzinę 17:52, ja zaraz wybieram się na siłownię, ale przed siłownią postanowiłam, że coś zjemy jeszcze słodkiego. Wiem, nie powinnam, aczkolwiek zostało nam parę rzeczy, w sumie niedużo, ale tam chyba dwie czy trzy. Także zjem jeszcze przed siłownią tęczę i myślę, że będzie mi się robiło lepiej trening. Dobra, słuchajcie, otwieram i próbujemy! Alright! Ładnie pachnie, więc myślę, że będzie dobry. Uwaga, jem. No, tak jak myślałam, jest troszeczkę kwaśny, aczkolwiek jest słodki i smakuje tak samo jak te długie żelki i w sumie tak samo jak te zozole, tylko że jest po prostu twardszy. Ale dobry, jeszcze jeden gryz i zaraz lecę na trening. Torba na trening spakowana. No to można lecieć! Okej, słuchajcie, wróciłam z treningu i teraz czas w końcu na kolację i przetestujemy sobie te płatki. Po prostu nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Mam nadzieję, że będą dobre. Zaraz ocenimy. Jak to pięknie wygląda! Kiedyś były takie klocki do układania. Bardzo mi się to z tym kojarzy. Ale to cudownie pachnie. Naprawdę, pancie, powąchajcie. Czujecie to? Czujecie te pianki? Mega, mega. Dajemy. Wsuwamy. Znaczy wsypujemy. Dobra, wystarczy. Za dużo. Najbardziej rainbow kolacja mojego życia. Lubię dużo mleka. Pięknie to wygląda i uwaga, uwaga. Chwila prawdy. Nie mogę się już doczekać, żeby to spróbować. Serio. Przepyszne, ale mega słodkie. I wiem, że dużo bym tego nie mogła zjeść, aczkolwiek naprawdę są pycha płatki. I coś tak czuję, że jeszcze kiedyś sobie je zamówię, jak je zjem. Zdecydowanie mega Wam polecam. Mamy tutaj normalne płatki, do tego pianki. No mega dobre są te płatki. Naprawdę przepyszne. Słuchajcie, mam nadzieję, że podołałam temu wyzwaniu. Jeśli tak, to wiecie co zrobić. Zostawcie kciuka ogromnego w górze, subskrypcję, żeby było Was coraz więcej, ponieważ zbliżamy się już do wymarzonej mojej liczby 300 tysięcy osób na moim kanale. To jest niesamowite. Także jeśli oglądasz to, a nie subskrybujesz mojego kanału, daj mi szansę. Uwierz, mam nadzieję, że Cię nie zawiodę. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to napiszcie w komentarzu również, jaki kolor ma być następny, czy chcecie więcej tego typu filmików. Oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama, ponieważ tam zdradzam zazwyczaj coś wcześniej, co będzie się działo na moim kanale. Także jeśli jeszcze Was tam nie ma, to powinniście tam być, ponieważ jest też dużo rozdań. No i tak jak mówię, jesteście bardziej na bieżąco niż tutaj na YouTubie. Co do jeszcze zadania, co do tego challenge'u dnia, mam nadzieję, że podołałam. Faktycznie bardzo dużo pojawiło się słodyczy, ale tak jak mówiłam, tęczowego jedzenia jest mało, ale wszystko było zachowane w kolorze tęczy. Nawet napój, który nie wyszedł tak idealnie, jak chciałyśmy z mamą, ale stwierdziłam, że zrobimy to po domowemu, a nie będziemy kupować takiej gotowej już granity. Także wiecie, z odcinka na odcinek będzie coraz lepiej, jeśli tego typu odcinki będziecie chcieli, żeby się pojawiały. Także my widzimy się w kolejnym filmiku, do zobaczenia i buziaki!